kilka lat temu Autodesk udostępnił w Revicie tak zwany moduł API, czyli możliwość doprogramowywania Revita. Ze względu, że program jest programem bazodanowym, każdy z Was może go sobie doprogramowywać. Są oczywiście dwa warunki, które trzeba spełnić, żeby móc to robić. Po pierwsze, trzeba znać Revita, ponieważ tu nie dopiszecie żadnej nowej funkcji, natomiast możecie zautomatyzować funkcje istniejące, czyli wszystko, co tutaj jest, czy wszystko, co toolsy potrafią zrobić, można zrobić ręcznie jak najbardziej. Natomiast kwestia polega na tym, że te opcje można sobie zautomatyzować. I teraz tak, ten moduł API, który został udostępniony czy otwarty jako wtyczka do programowania, jest zawarty w programie. Żeby móc go programować, potrzebny jest Visual Basic albo C++. I tutaj nie potrzebujecie Państwo dodatkowych aplikacji, ponieważ te dwie aplikacje zawarte są również w samym programie. Jeżeli ktoś z Was klikał już w opcjach, to się pojawiło już w wersji 2009, jeśli dobrze pamiętam. W opcjach programu macie Państwo zakładkę makra i one standardowo są ustawione jako dostępne. No i tu oczywiście, żeby program pytał przed uruchomieniem dokumentów makr. Natomiast samo programowanie Revita znajduje się w palecie Manage, czyli zarządzaj. I tutaj znajduje się polecenie Manager Makr. Jeżeli go otworzę, zobaczycie Państwo teraz, że mam tutaj już dorafter, to jest mój plik, czyli ten, który mam otwarty. To jest kwestia taka, że mogę doprogramowywać sobie albo do konkretnego projektu, albo jeżeli wybiorę aplikację, mogę dodać sobie nową całkowicie aplikację. Ja oczywiście nie będę tego robił, ponieważ nie znam ani Visual Basic, ani C++, co jest drugim warunkiem, żeby móc programować. Natomiast wygląda to tak, że podajecie tutaj oczywiście sobie nazwę modułu, podajecie, w którym programie programujemy, opis danej aplikacji, jeżeli chcecie, zatwierdzamy. Jak widać, u mnie wyskoczyło okienko, że na wersji 2012 po raz pierwszy uruchomiłem sobie menadżera Mac, więc może to potrwać chwilę, ponieważ program musi teraz skonfigurować sobie właśnie C++ i VB, czyli Visual Basic'a do możliwości pracy z Revitem. Może to sekundkę potrwać, natomiast wygodne jest to, że te aplikacje są tutaj już oczywiście zamknięte. Jak widzimy, dodaje się nowa aplikacja. Mogę wybrać ją do edycji i otwieramy moduł programowania. Tak jak mówię, najważniejsze jest tutaj, żeby znać przede wszystkim Revita i jego opcje, czyli jak one się zachowują, jak zachowują się elementy, jak zachowują się obiekty, co jest generowane, co nie jest generowane, jakie możliwości mają dane te obiekty Revitowe, żeby móc tutaj dopisywać sobie tego typu makra. Najlepsi w tym są jak na razie programiści litewscy, tych, których znamy, którzy są tak naprawdę twórcami aplikacji Tools for Revit. Ta aplikacja została przez nas wykupiona na rynek polski i sprzedawana jest przez nas pod nazwą oczywiście firmową, czyli Procad Tools for Revit. Co zmieniło się w wersji 2012, bo to jest najważniejsze z tego względu, że wersje 2010 czy jeszcze wcześniejsze, które były nazywane tylko nazwami narzędzi, zostały bardzo mocno rozbudowane do tego czasu. I teraz dostaniecie Państwo po prostu pakiet aplikacji do
korzystania z nich w rewicie i architektonicznym, i konstrukcyjnym, i w rewicie NET. Wszystkie te rewity obsługują dane aplikacje Tools for Revit. Podczas instalacji aplikacja wykrywa wszystkie rewity, jakie macie Państwo na komputerze, więc robi się to tylko raz. One dodają się automatycznie do wszystkich rewitów. Teraz może przejdę do naszej strony filmowej, gdzie możecie Państwo to znaleźć. Przede wszystkim, jeżeli wejdziecie na naszą stronę www.krokat.pl, należy przejść przede wszystkim przez dwa kroki, czyli najpierw budownictwo, a dalej przewijamy na dół, tam gdzie mamy produkty i tu znajdziecie Państwo Procat Tools for Revit. Tutaj już dodajemy powolutku wersję 2012, ona na czasie się pcha, że prawdopodobnie jutro już będzie do pobrania, jeżeli dzisiaj uda nam się ostateczny build programu umieścić na stronie. Natomiast jeżeli nie jutro, to w poniedziałek na pewno już będzie do pobrania. Jeżeli klikniemy sobie w Tools, tu zobaczycie Państwo jeszcze wersję 2011. Warto spojrzeć w jedno okienko, tu w kolumnie po prawej stronie. Promocja na Toolsy 2011 trwa do końca czerwca tego roku. I jak spojrzycie tutaj, również cena katalogowa to jest 8000 zł. My sprzedajemy ją po 390 zł netto, czyli 479 zł brutto. I tutaj możecie Państwo się zdziwić, ale taka jest prawda. Te narzędzia na początku naprawdę kosztowały 8000 zł, nawet ponad, w zależności od kursu euro. Teraz jako firma, która sprzedaje to pod swoją nazwą, to my zadajemy cenę dla Państwa, więc cena jest jak najbardziej bardzo atrakcyjna. Więc proszę pamiętać, że wersję 2011 możecie sobie pobrać, kupić za te 390 zł, a następnie można również z niej wykonać upgrade do wersji 2012. Co dalej? Kiedyś można było to kupować różnymi modułami. Tych modułów było 5, w zależności od tego, jaki zestaw narzędzi chcieliście Państwo otrzymać. My ten problem rozwiązaliśmy, ponieważ ktoś chciał na przykład tylko jedno narzędzie z jakiegoś pakietu, kto inny chciał inne narzędzia, natomiast musiał kupić 2 albo 3 zestawy. No i wtedy ta cena wynosiła na przykład 6-7 tysięcy złotych. Natomiast teraz sprawa została rozwiązana. Sprzedajemy to tylko i wyłącznie jako jeden pakiet ze wszystkimi narzędziami, które za chwileczkę Państwu pokażę. Teraz tak, przejdę na stronę samego producenta, ponieważ takie pakiety, jak tutaj są pokazane, takie będziecie Państwo mogli je kupić. Na końcu powiem, ile będzie kosztować aktualizacja, ile kosztuje nowa wersja, ile kosztuje to dla naszych klientów i dla tych, którzy nie są naszymi klientami. Warto zajrzeć sobie na stronkę, ja ją Państwu napiszę. Jest to bezpośrednia strona Tools for Revit, ponieważ producentem tych aplikacji jest firma AgaCAD, więc można też trafić do tego przez ich stronę. AgaCAD jest firmą bardzo podobną do firmy Procad, czyli największa na Litwie. Posiadają bardzo duży dział programistyczny, no i tak naprawdę oparli się przede wszystkim na programowaniu Revita. Trzeba przyznać, że naprawdę wychodzi im to bardzo dobrze. My również podsuwamy im nowe pomysły. Myślę, że z czasem one będą się pojawiały, z tego względu, że potrzeby rynku polskiego są odrobinkę inne niż tutaj, tak, pani ma rację, Tools.
niektóre rzeczy troszkę się różnią, jeżeli chodzi o projektowanie, więc my zadajemy im swoje problemy, oni mają swoje aplikacje, które są przeznaczone tylko na ich rynek i o nich również powiem. Tak jak teraz widzicie, tutaj po lewej stronie są wyznaczone cztery zestawy narzędzi. Takie zestawy będą dostępne również w pakiecie polskim, prócz jednego z nich, czyli tutaj jest coś takiego jak Sustainable Design, czyli projektowanie zrównoważone. Na chwileczkę tylko pokażę, o co w tym chodzi. Macie tutaj Building Energy Performance, Building Energy, Air Heating i Building Cost Estimation, czyli zapotrzebowanie na energię, energia budynku, współczynnik R w budynku oraz obliczanie kosztów. Te aplikacje nie znajdą się w polskiej wersji Tools for Revit, ponieważ one są dostosowane zgodnie z lokalnymi normami litewskimi, więc nie ma sensu tego przestawiać. Poza tym przeprogramowanie tego i wprowadzenie norm naszych byłoby dużo bardziej skomplikowane niż to jest warte. Natomiast musicie Państwo wiedzieć, że na przykład pierwsze te trzy moduły, które tutaj macie, czyli wszystko, co jest związane z energią i ze współczynnikami, to rozwiązuje nasza inna aplikacja, którą również sprzedajemy, która współpracuje z Revitem. Chyba nawet dzisiaj będzie pokaz o godzinie 14, czyli OZC 3D. OZC 3D. 3D, ponieważ to jest ta wersja, która współpracuje z Revitem. Pewnie znacie Państwo samego OZC w wersji 4, coś tam, nie pamiętam, 4.16 chyba, który nie wymaga, jest to autonomiczna aplikacja, natomiast OZC 3D pobiera dane z modelu Revitowego, więc nie było potrzeby w ogóle tego tłumaczyć. OZC jest przystosowany całkowicie do naszych norm, do certyfikacji, więc sprawa tej części Sustainable Design została całkowicie rozwiązana. Teraz otworzę jeszcze na chwileczkę Revita. Zobaczycie Państwo, że po instalacji, ja tutaj mam jeszcze wersję, powiedzmy, taką próbną, natomiast będzie to mniej więcej w ten sam sposób wyglądać. Ta wersja, która będzie do pobrania jutro albo w poniedziałek, jest już w pełni polska. Ja tu jeszcze, tak jak mówię, mam wersję próbną, która była testowana tylko do tego, czy wszystko tutaj działa, jeżeli chodzi o układy palet i narzędzi. Teraz, tak jak wyglądają te pakiety na stronie, tak samo będzie to instalowane tutaj. Kiedyś wszystko instalowało się w zakładce Add-ins, czyli dodatki. Teraz narzędzia zostały pogrupowane, czyli Create, Modify, utwórz i zmień, Document, czyli dokumentacja, Wood Framing, czyli wszystko konstrukcyjne, co dotyczy naszych narzędzi. Wrócę do stronki i może zaczniemy od tego Create Modeling. I tutaj znajdziecie Państwo dwa nowe narzędzia. Przede wszystkim po kolei jest ich sześć, czyli Building Information Detailing. To jest szczegółowa informacja o budynku. To narzędzie pozwala bardzo szybko zarządzać zawartością naszego modelu. Można tutaj bardzo szybko wybierać narzędzia, może to kliknę, wykorzystywane w bardzo różny sposób, ponieważ możecie Państwo bardzo szybko wstawiać określone grupy elementów do określonych pomieszczeń, czyli jeżeli coś jest bardzo powtarzalne, bardzo szybko możecie uzupełnić obiekty w naszym budynku. Można wykorzystywać go konstrukcyjnie, tak jak widać tutaj na przekroju konstrukcyjnym, gdzie macie Państwo elementy prefabrykacji. Są to, jak się nie mylę, elementy firmy Peyko, czyli widzę tu podstawy słupów, śruby kotwiące i elementy zakotwienia belek żelbetowych, czyli to nie służy tylko do umieszczania elementów w pomieszczeniach, ale również
konkretnych obiektów w danym elemencie, czyli tak jak tutaj we wszystkich słupach chcę mieć podstawy słupów i tak dalej, i tak dalej. Bardzo w szybki sposób możecie Państwo tutaj sortować te informacje, dowiedzieć się na jakim poziomie, ile elementów występuje, w jakich kategoriach i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz. Ci, którzy używali wcześniejszych wersji toolsów, oddzielnie posiadali takie narzędzie jak Sort and Mark, czyli narzędzie do opisywania na przykład drzwi, okien, drzwi prawe, lewe i tak dalej, i tak dalej, szybkiego przesortowania i oznaczenia elementów. Od wersji 2010 narzędzie Sort and Mark jest całkowicie wcielone do właśnie szczegółowej informacji o budynku i o to bardzo często ludzie pytają, gdzie podziało się to narzędzie. Ono jest całkowicie tam wmontowane. Jeżeli jesteście Państwo ciekawi, jak to działa, czy gdzie to znaleźć, zawsze, jeżeli wejdziecie na tę stronkę, tu po prawej stronie jest taki dział Media Files i tu są filmy, gdzie znajdziecie również właśnie ten film sortowania, tak jak tutaj Modify Elements, Sort Doors czy Sort Grids, ponieważ to narzędzie teraz znajduje się, jeżeli kliknę sobie jeszcze raz Revita, informacje o budynku, pod narzędziem Zmień elementy. Tutaj, jeżeli kliknę Zmień elementy, sortowanie właśnie znajduje się dopiero tutaj, jeżeli wybiorę sobie drzwi. Jak widzicie Państwo, część tych narzędzi jest tutaj już przetłumaczona. Zaznaczę wszystko. I w tym menu znajdziecie dopiero, jak oczywiście tutaj wybiorę jeszcze parametry sortowania, znajdziecie dopiero to narzędzie sortowania. To sortowanie można teraz przeprowadzać na dużo więcej sposobów, filtrować według typu, według elementu, według parametrów, takie jakie sobie tam oznaczycie. Tak jak widzicie Państwo na stronie, czyli Utwórz i modeluj, zawiera 6 narzędzi. Cut Opening to narzędzie myślę, że wszyscy znają. Pokazywałem je również na tegorocznej Budmie. Narzędzie służące do szybkiego wycinania otworów, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju kolizje elementów. Bardzo sprawne narzędzie, jeżeli chodzi o Revita Map, czyli znajdzie kolizje między przewodami rurowymi w stropach i w ścianach. Bardzo szybko na podstawie raportu kolizji możecie Państwo to sobie wyodrębnić w modelu i szybko wyciąć otwory według własnego ustawienia. Jeżeli chodzi o samo działanie aplikacji, możecie Państwo również zobaczyć to u nas na stronce. Tutaj są również wybrane filmy i funkcje tych narzędzi. Jednym z tych filmów jest tu również właśnie Cut Opening, czyli tutaj wytnij otwór. Nie będę może tego włączał. Zapraszam na stronkę pro.pl i tu zobaczycie właśnie, jak na podstawie tej raportu kolizji wycina się szybko otwory w stropach i w ścianach na przykładzie właśnie takiego małego zestawu rurowego. Jest ich tutaj dużo więcej, czyli już nie będę tutaj wracał. Macie, jak działają dynamiczne zestawienia, jak działa menadżer arkuszy wydruku, jak działa przycinanie belek, no i kilka filmów z samego raftera, czyli tej naszej klasycznej pierwszej aplikacji, która myślę pociągnęła za sobą całą resztę, jeżeli chodzi o Tools for Revit, ponieważ to było na początku najbardziej pożądanym narzędziem. Wracając do zestawów. W
Kolejnym narzędziem to akurat jest nowe narzędzie. Pojawiło się dopiero w tej wersji. Jest to narzędzie Smart Floors. Tutaj zobaczycie Państwo, że jest ono kompatybilne z wersją 2011. Natomiast było one dostępne w wersji 11, ale nie na rynek polski. Dla nas jest ono dostępne od wersji 2012. Na czym to narzędzie polega? Otóż, jeżeli chcecie się bawić w stropy nie jako monolity, czyli tak jak to generuje sam Revit, tylko na przykład bawić się takimi zestawami, jak tutaj widzicie na podglądzie, czyli na przykład płyty kanałowe, no to ta aplikacja automatycznie wykryje nam podpory, czy wykryje, należy wskazać podpory jako ściany, wykryje geometrię, do wyboru kilka rodzajów płyt kanałowych. Wszelkie później wprowadzone zmiany znowu można odświeżyć cały model. Jak widzicie, można dzielić te płyty po zmianach, jeżeli dojdą jakieś nowe podpory, czyli ściany konstrukcyjne i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że narzędzie bardzo pomocne, jeżeli modele są nieduże, a chcemy z nich wyciągnąć jak najwięcej informacji. To jest nowość, jeżeli chodzi o wersję 2012. Kolejne nowe narzędzie to jest narzędzie Smart Browser, czyli przeglądarka obiektów Revitowych. Otóż wiele firm w Polsce pracuje w taki sposób, że jeżeli mają kilka lub kilkanaście stanowisk już Revitowych, swoje biblioteki umieszczają na serwerach, tak żeby wszyscy używali tego samego typu elementu o takiej samej nazwie, żeby nikt sobie nie wstawiał ze swojej biblioteki czegoś, no bo później są kłopoty w zestawieniach, ponieważ ten sam obiekt ma cztery różne nazwy, bo każdy sobie to nazwał tak jak chciał. W tym momencie narzędzie Smart Browser, czyli ta przeglądarka, jak widzicie na podglądzie, może jak powiększę jeszcze troszkę, ta przeglądarka pozwala Wam przeglądać pliki lokalne i pliki umieszczane na serwerze, czyli tutaj macie coś takiego jak lokalizację plików, można szybko otworzyć sobie albo sieciową lokalizację, albo lokalizację lokalną. Pozwala ona przede wszystkim filtrować sobie obiekty według kategorii, tak jak widzicie tutaj są akurat kategorie lamp. Przede wszystkim po prawej stronie macie przeglądarkę bardzo podobną do przeglądarki Revitowej, w której znajdują się właśnie wszystkie dziedziny czy wszystkie kategorie rodzin Revitowych. Z nich wybieracie. U dołu pod tą przeglądarką znajduje się filtr, dzięki któremu możecie szybko odfiltrować według parametru te elementy, które Was interesują. W dużym oknie podgląd bardzo podobny do podglądu Revitowego, czyli jako miniatury, natomiast coś, czego nie można zrobić w Revicie samym, to jest podgląd 3D obiektu, czyli w tym oknie środkowym takim z sześcianem macie podgląd 3D, w którym można obracać sobie model tak jak chcecie. No i oczywiście w prawym dolnym rogu znajdują się właściwości elementu, czyli coś, czego znowu nie możecie odczytać, wybierając czy wczytując rodzinę przez samego Revita, ponieważ tam możecie tylko wskazać plik. Tutaj zobaczycie również właściwości, możecie otworzyć typ, który Was interesuje i tu zobaczycie wszystkie parametry danego elementu. Aplikacja prosta, ale jak najbardziej użyteczna moim zdaniem w przypadku, kiedy używamy wielu elementów i bardzo mocno szczegółowo traktujemy nasz model. Kolejna aplikacja to Sort and Cope, czyli przycinanie belek. Tak jak już wspomniałem, filmik do tego narzędzia znajdziecie na naszej stronie. Również znajdziecie go tutaj na stronie Tools for Revit. Natomiast służy ona przede wszystkim, tak jak widać na podglądzie,
do przycinania różnego rodzaju belek w bardzo różny sposób. Sam Revit dysponuje oczywiście narzędziem przycinania belek, natomiast tutaj to przycinanie jest bardziej zaawansowane, ponieważ samo rewitowe przycięcie może przyciąć Wam belki czołowo do jakiegoś tam elementu. Natomiast tutaj, jak widzicie na tym rysunku powyżej, można przycinać obiekty przenikające się, wskazując obiekt, który ma być cięty którym elementem. Więc to daje Wam też większe możliwości. Poza tym jedno z lepszych rozwiązań tego narzędzia to jest wielokrotne przycięcie, czyli wskazujemy na przykład pomiędzy jakimi elementami wszystko ma być przycięte. Rzecz prosta, ale bardzo, bardzo pomocna do pracy. Kolejne narzędzie, szóste z tego zestawu, to jest współczynnik U, czyli współczynnik, aplikacja przeliczająca współczynnik przenikania i współczynnik wilgotnościowy. Ma ona już wpisane na przykład normowe wartości dla takich materiałów jak parok, izower, rokul, iton i tak dalej, i tak dalej. Pozwala ona również dodawać swoje parametry dla różnych materiałów i automatycznie wylicza Wam właśnie współczynnik U. Tak jak widzicie, tutaj dla poszczególnych elementów można to robić. I to jest jedyna aplikacja analityczna, którą przyswoiliśmy sobie tutaj do tych narzędzi i nie znajduje się ona właśnie w dziale Sustainable Design, ponieważ ta jako jedyna daje nam możliwość pracowania zgodnie z naszymi polskimi normami. Wracając do kolejnych narzędzi, ten zestaw sześciu narzędzi jest całkowicie dostępny w naszej wersji 2012. Kolejny zestaw to jest Wood Framing, czyli jeżeli wrócę do Revita, Wood Framing, czyli tak zwane konstrukcje drewniane, dwa czołowe narzędzia, jedno z nich wykorzystane tak jak tutaj Państwo widzicie na modelu, czyli generowanie więźby dachowej i nie tylko samej więźby. Narzędzie bardzo rozbudowało się od swoich początków. Na początku było tam tylko generowanie krokwi, generowanie belek koszowych, belki w kalenicy i mur ład. Natomiast jak widzicie, rozwinąłem teraz wszystkie tutaj możliwości tego narzędzia. Stało się ono bardzo rozbudowane, potrafi teraz oczywiście jeszcze generować konstrukcję drewnianą lukarny, potrafi wymianować otwory, potrafi zadawać systemy kontrład, ład, może wymianować otwory okienne w połaciach, może zadawać systemy belek podłogowych, może zadawać deskowania, deskowania poziome, deskowania pionowe. Coś, co znajdziecie również w Advantage Packu Revitowym, natomiast myślę, że to narzędzie jest dużo bardziej rozbudowane. To od zawsze jest w Toolsach. Tak jak mówię, co roku to narzędzie się jeszcze bardziej rozbudowuje i jest tym najbardziej pożądanym przez wszystkich narzędziem. Wielu ludzi ma z nim problem, jeżeli chodzi o generowanie elementów. Zawsze coś tam nie wychodzi. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego coś nie wychodzi w samym rafterze, chcę uczulić Państwa na ogromną dokładność, ponieważ to jest generowane automatycznie z geometrii połaci, więc wystarczy mała niesymetryczność. Trzeba to będzie poprawić ręcznie. Ludzie nie zwracają na to uwagi, a później okazuje się na przykład, że wcale dach, który robią, nie jest symetryczny, choć na oko wydaje się, że jest. Tak samo musicie pamiętać, że te systemy belek, które tutaj powstają, one rządzą się takim samym prawem jak systemy belek rewitowych, więc
Jeżeli ktoś bardzo chce, może to zrobić ręcznie. Wynik będzie taki sam, natomiast liczy się dokładność, ponieważ no, tutaj Revita nie oszukacie nawet na milimetrach, ponieważ rozkład takich elementów opiera się właśnie na długościach. Więc każda tutaj nierówność będzie od razu generowała błędy, dlatego trzeba zachowywać się tutaj bardzo, bardzo ostrożnie i bardzo dokładnie. Tak jak mówiłem wcześniej, filmy na temat raftera są również u nas na stronie, jest ich sporo, ponieważ no, tych możliwości jest tutaj bardzo wiele. Znajdziecie również wiele filmów na samym YouTubie, czy choćby na stronie Tools for Revit, czyli tutaj, tak jak mówiłem, po prawej stronie w tej kolumnie. Narzędzie również, które się rozwija, czyli Truss Plus, czyli kratownice przestrzenne. Wielu, wielu użytkowników Revita już zaczyna się tym bawić. Narzędzie to pozwala oczywiście tutaj generować nie tyle kropkę, co całe układy kratowe. Zawarty w tym jest również menadżer kratownic. Tutaj widzicie Państwo na przykład po lewej stronie tekstu schematy kratowe. Są to schematy, które ustawione są tutaj automatycznie, natomiast każdy z nich można sobie modyfikować na dowolny typ, na dowolny kształt, jaki tylko chcecie. Ile czasu będzie trwała prezentacja? Nie wiem, jeszcze chwilkę, pewnie z 15-20 minut. Na końcu podam. Mogę poprosić pytania na końcu, jeśli jest taka możliwość. Za chwileczkę omówię to do końca i wtedy będziemy mogli porozmawiać. Także w narzędziach konstrukcji drewnianych znajdziecie wszystko, co dotyczy właśnie przede wszystkim dachów, plus te lukarny, plus systemy podłogowe, plus systemy ścian i tak dalej, i tak dalej. No i kilka nowości w dziale dokumentacji. To, co mówiłem, narzędzie Sort & Mark, ono jest tutaj wyświetlane na stronie, ponieważ do wersji 2010 ono nadal istnieje jako autonomiczne narzędzie. Natomiast pojawiają się tutaj dwie nowości. Przede wszystkim narzędzie Quick Dimension, czyli szybkie wymiarowanie. Wielu ludzi, myślę, będzie zadowolonych z tego. Ci, którzy używają Revita, wiedzą, że jest w nim coś takiego jak wymiarowanie całymi ścianami. Narzędzie bardzo wygodne i bardzo fajne. Natomiast tutaj usprawniono wymiarowanie o jeszcze kilka opcji, czyli na przykład wymiary, które podaliście, jeden i drugi leżące w tej samej linii, można scalić w jedną linię wymiarową. Natomiast myślę, największa zaleta jest taka, że można wymiarować kilkoma łańcuchami wymiarowymi naraz. Czyli tak jak widzicie tutaj na podglądzie, są zdefiniowane trzy łańcuchy wymiarowe i trzema łańcuchami będzie można wymiarować naraz całe ściany. To narzędzie będę omawiał 30, jeżeli będziecie Państwo śledzić nasze pokazy, to myślę, że zobaczycie, jak to działa w rzeczywistości. Narzędzie arkusze wydruków, ono zostało zmodyfikowane, teraz się nazywa Smart Sheets, czyli my pozostawiliśmy je nadal pod nazwą arkuszy wydruków. Pozwalają one w bardzo szybki sposób ustawiać sobie schematy, całe schematy arkuszy wydruków, czyli coś w rodzaju szablonu. I bardzo szybki, naprawdę bardzo szybki i wydajny sposób powtarzalne ustawienia naszych wydruków potrafią generować się same. Taki filmik również znajdziecie na naszej stronie. Tam przykładem jest zrobienie jednego widoku z elewacji i szybkie wygenerowanie pozostałych trzech widoków. Naprawdę
bardzo przydatne narzędzie przy obiektach bardzo dużych, gdzie powtarzalność takich widoków jest spora. Można tym zaoszczędzić bardzo dużą ilość czasu. Następne narzędzie, jest to również nowe narzędzie, które się znajdzie także w naszym zestawie. Jest to narzędzie tabeli zewnętrznych, tak je przetłumaczyliśmy. Co ono pozwala Wam zrobić? Otóż to narzędzie pozwala na szybkie wciąganie zewnętrznych tabel, coś czego nie można było do tej pory robić w Revicie. Tutaj Revit teraz będzie mógł za pośrednictwem tego narzędzia importować sobie tabele zewnętrzne, czy to z Worda, czy z Excela, i umieszczać wartości w komórkach Revitowych. Później oczywiście wszelkiego rodzaju analizy będą możliwe do wykonania. Tak jak Państwo widzicie, na przykład tutaj właśnie na podglądzie skopiowana została część tabeli Excelowej, teraz zostanie zaimportowana. Rzecz naprawdę ważna dla ludzi, którzy bardzo mocno używają arkuszy kalkulacyjnych i później takie zestawienia chcieliby mieć również w Revicie, co znowu pozwala nam ograniczyć ilość plików, które tyczą się jednego projektu. Czyli wszystko jak najbardziej w jednym miejscu. W tych narzędziach pozostaje, tak jak dotąd, narzędzie dynamicznych zestawień. W wersji 12 również wprowadzono tutaj kilka zmian, które powodują, że można troszkę lepiej te tabele przedstawiać. Oraz ze względu na to, że zmieniły się sposoby wyświetlania, można również pokazywać czy wyświetlać w tabelach zestawieniowych obiekty w trybie rzeczywistym czy w trybie wizualizacji, jak kto woli. Nadal zestawieniom podlegają wszystkie obiekty 3D, czyli wszystko, co jest trójwymiarowe, możecie tutaj zestawić, czy to są drzwi, czy to są okna, czy to są ściany, meble, elementy wyposażenia, roślinność, cokolwiek sobie tutaj zażyczycie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o te zestawienia. Ja wrócę jeszcze do Revita. Oczywiście w dokumentacji również to, co mówiłem, dynamiczne zestawienia, szybka tabela, szybki wymiar i menadżer arkuszy. W każdym z tych aplikacji jest tutaj pomoc www. Możecie kliknąć to i program od razu przeskoczy do naszej strony, gdzie należy przejść, tak jak mówiłem, przez budownictwo i tak dalej, ponieważ jest ona odwołana do naszego serwisu, nad którym tutaj zawsze ktoś czuwa. Do tego jest również oddzielny mail kontaktowy Procad Tools for Revit, gdzie możecie również pisać, jeżeli macie jakieś problemy. Wersje testowe, tak jak mówię, do pobrania po zainstalowaniu musicie Państwo zgłosić się po tymczasowy kod autoryzacji, ponieważ on nie autoryzują się jako demo. Musicie dostać kod autoryzacji od nas. Na koniec może coś, co dotyczy cen, czyli to, co nas interesuje. Otóż tak. Przede wszystkim Procad Tools for Revit w wersji 2012 są dostępne dla wszystkich. Kiedyś mieliśmy ochotę to ograniczyć, natomiast stwierdziliśmy, że nie ma sensu tego robić, więc będzie to wyglądało w taki sposób, jak widzą Państwo na ekranie. Czyli cennik wersji 2012. Jeżeli jesteście posiadaczami wersji 2011, jak najbardziej możecie skorzystać z upgrade'u. Upgrade będzie kosztował 100 euro. Jeżeli nie posiadacie żadnej wersji Tools for Revit czy Procad Tools for Revit,
Dla klientów firmy Procat SA, czyli dla osoby, która kupiła cokolwiek, cena całego tego zestawu, który Państwu pokazywałem, będzie wynosić 200 euro. Dla tych, którzy nic nigdy nie kupili w naszej firmie i nie mają żadnego z tych toolsów, cena będzie wynosić 300 euro. I myślę, że nie jest to wygórowana suma, jeżeli chodzi o ilość narzędzi. Gdybyście taką ilość narzędzi przeliczyli przez ceny, kiedy na przykład te aplikacje nie występowały pod nazwą firmy Procat, myślę, że trzeba by było za nie zapłacić no tutaj ładne kilka tysięcy euro. I na koniec przypomnienie dla Państwa. Do końca czerwca ci, którzy mają wersję Revitów 2011, Procat Tools for Revit w wersji 11, czyli 2011 w cenie 390 zł. Co będzie po tym czasie, czyli po 30 czerwca, cena wzrośnie dwukrotnie, ponieważ będzie obowiązywać wersja 2012. Natomiast tak jak wspomniałem, możecie Państwo kupić sobie wersję 2011 jeszcze teraz za 390 zł, no i upgrade'ować ją do wersji 2012. Myślę, że koszt takiej operacji będzie odrobinę niższy niż zakup nowej licencji 2012. To wszystko, jeżeli chodzi o toolsy, jak one wyglądają w wersji 2012. Przypominam, warto zajrzeć jutro na stronę. Myślę, że jutro pojawi się już ta instalacja, czyli wersja instalacyjna. Tam znajdziecie też informacje na temat cen, znajdziecie kontakt do osób, które to sprzedają, wytłumaczą Wam, jak to wygląda. No i